Zapraszam was na trzeci pojedynek super turnieju Round of 16. Już przedstawiony pierwszy z zawodników. Tutaj zawodnik drugi w dolnym prawym rogu. Solar 22-latek Kan Min-su, Impact 23-latek Kim Jong-hyuk. W tym roku nie mieli takich rezultatów, jakich pewnie by po sobie się spodziewali, czy by chcieli. No ale w historii mieli sukces. No Solar to w ogóle nawygrywał się troszeczkę. Bardziej w 2014, 15 i 16 roku osiągał pierwsze miejsca chociażby w SSL-u, na Dreamhacku w Sztokholmie. Tutaj mówię oczywiście o Solarze. Wygrany, no naprawdę, tutaj jeszcze jakiś Dreamhack z partingiem 4-3, 20 tysięcy dolarów chociażby. Także potrafi. No ale największym sukcesem Solara było wygranie SSL-a we wrześniu 2016, gdzie pokonał Darka 4-3. Chyba nawet widziałem ten event. 35, prawie 36 tysięcy dolarów wygrał za ten, za te pierwsze miejsce Solar. Ogólnie w karierze 267,5 tysiąca za turnieje, tak mówi Wikipedia. Jeżeli chodzi o Impacta, wygląda to odrobinkę skromniej, 76,5 tysiąca dolarów łącznie wygranych. No i taki w sumie największy sukces to dojście do finału w Bukareszcie 2014, to był Dreamhack, no i przegrana z Life'em 0-3. No ja tak trochę o historii zawodników. Natomiast my już mamy oczywiście atak ze strony Impacta, który być może nie spodziewa się, że wygra dłuższą grę z Solarem. No, tak jak mówiłem przed chwilą, jeszcze w sumie nie było nagrywane, Impact nie walczy o udział na Mistrzostwach Świata, nie ma na to szans. Natomiast Solar tak, tylko no musi się tutaj z najbardziej ze wszystkich wysilić, bo ma najmniej punktów. Więc teraz pierwszy sprawdzian przed tym zawodnikiem, Impact już napiera. No to będą zerglingi bez Bailing Nest, to tu nie będzie Bailingów, tak. Same lingi, let's go, taka mniej typowa presja, szybkość już u zerglingów Impacta zakończona. Ma tylko 13 dron, więc ten atak musi zrobić bardzo wiele, bardzo dużo. W sumie to się nie zapowiada. Na tak dużej mapie zdecydowanie się na taką taktykę, wydaje mi się, że nie jest takie złe, no bo jest element zaskoczenia, no ale póki co średnio to działa. Złapanych też kilka zerglingów, Impacta, no nie, no to jest nieudany atak, nie ma co się czarować. Bailing Nest Solara, Spinecrawler przekopany, podwójne larwy przecież już ma Solar z haczerek, no i oczywiście podwójna królowa, czyli podwójne injekty. No nie poszło, jak to czasem mawiam. To się po prostu nie udało. No i nic nie zwiastuje chyba pozytywnego zakończenia dla Impacta. No Solar się zwyczajnie obronił, tu nawet nie było blisko. Bailing jest zagrany przez Impacta. To jest 17 do jednostek zbierających do 24 na tym poziomie. To już jest duża przewaga, nawet bardzo duża. 8 dron. A będzie chyba tylko gorzej. No i nie dziwi mnie w sumie, że Impact teraz robi zerglingi, natomiast Solar już drony. Bo Solar przechodzi w normalną grę, dla niego jakby nic tutaj się złego nie stało. Już jeszcze nawet Larry gra. I drugi ekstraktor, i trzeci nawet. No Solar idzie naprzód. Natomiast Impact robi atak jednej szansy, ostateczny. No jest cień szansy dla Impacta, ale tylko cień. Musi teraz Solar też grać swoje defensywne bailingi. No myślę, że nie zapomniał o takim aspekcie rozgrywki. Teraz już na pewno widzi, że jest atakowany. No i dokładnie, tu jest jakiś bailing. Oczywiście Impact stara się jak może. No jest jakaś szansa dla niego, ale no tak jak wcześniej wspomniałem z tą galaretką, przybicie jej do ściany to jest trudne zadanie, którego mam wrażenie, że Impact nie może dopełnić. 5 dron stracił też w swojej własnej bazie. Dwukrotna przewaga limitu na koniec Solara. No poniszczył królowę, ale już też w zasadzie potracił cały impet Impact. GG! No nie poszło, nie poszło. Taka taktyka, wiecie, no. A nóż wejdzie. A nóż widelec, może tak. No ale nie poszło. Także bez specjalnych emocji myślę, że można tutaj podsumować tę grę.
A czasami też te gry programerów tak wyglądają, że no, a zaryzykuję, spróbuję, no może wejdzie, może nie wejdzie. Zwłaszcza gdy mamy dłuższą serię typu Best of 5, to tak się czasami gra. No i też w Korei to na pewno. Ale jak na przykład widzieliśmy dzisiaj Maru w meczu z Rogue'iem, no to on akurat robi takie wczesne presje, ale to zawsze przechodzi w coś dalszego. To u Impacta może też by przeszło, gdyby zrobił obrażenia, no ale Solar się obronił. No, no tak, że nic nie stracił. Miał ekonomię, miał królowe, no miał wszystko. Znaczy, no trochę musiał więcej zainwestować oczywiście w zerningi. Ale to tyle. GSL Super Tournament, Season 2, Round of 16, Match 3. Górnym lewym rogu w kolorze czerwonym. Titan EX1, Impact. Ja dostał leciutkie brawka. Kilku osób z tego co słyszałem. W dolnym prawym rogu w kolorze niebieskim. Infinity Gaming, Solar. No i tutaj w sumie podobnej. Podobnie huczne brawa. Bardzo takie ostrożne. No i tym razem akurat zobaczymy może bardziej standardowe z Divizji, czyli zaczynają od haczerek. No z racji, że gram z Zergiem, to troszeczkę bardziej taki będę skupiony może i zainteresowany samymi buildorderami. No na pierwszej mapie przyznaję, że niespecjalnie patrzyłem na sam początek, no bo patrzyłem też na historię trochę zawodników. Aczkolwiek no teraz już chcę zobaczyć, co właśnie zagrają na takiej standardowej mapie jak Acid Plant. To Impact szybko wygra, więc możemy zjeść obiad. Chyba go dopingują koledzy. Jeszcze transparent, bo to były chyba twarze progamerów z tego co pamiętam. No i Impact widzę, że ze skrajności w skrajność. Najpierw zagrał bardzo wczesny atak, a teraz bardzo mocną ekonomię. No czaruje Impact, nie ma co się oszukiwać. Najpierw jakieś 13-12 linki, no co, jakaś bardzo szybka agresja z prędkością do zergningów. A teraz zobaczcie, że zrobił dwie haczerki przed spawning poolem, czyli najbardziej zachłanne chyba otwarcie zerga, jakie istnieje na wysokim poziomie. No to też jest pewne ryzyko, gdyby Solar tutaj zdecydował się na wczesną agresję, to Impact od automatu by przegrał i też byśmy mieli dość beznamiętną rozgrywkę. Tak jak ta pierwsza. No ale tym razem Solar też gra dość bezpiecznie, ale sprawdzi co jest grane. Solar wysyła dwa overlordy do przeciwnika, żeby zobaczyć w którym miejscu ta trzecia baza będzie grana. No już wie, bo jest ona nawet zakończona. Solar dopiero swoją postawił. No i teraz musi się zastanowić, czy chce atakować, czy będzie bazować bardziej swoją grę na grze defensywnej, bo to nie jest tak, że teraz Solar jest jakoś bardzo mocno do tyłu. Może troszeczkę. No ale to nie jest nic, czym trzeba się wybitnie przejmować. Może po prostu grać normalnie dalej Solar. To pod warunkiem, że nie popełni jakiegoś specjalnego błędu. Ale jednak stawia na agresję. No taką może nie ogromną, ale 12 zerningów właśnie za moment się wykluje. Ciekawi mnie, czy dalej będzie robić drzelingów. Uuu. Roach Warren, zauważcie. Wczesny ten Roach Warren. Natomiast Impact stawia na Zerling Baning póki co. I teraz najciekawsze, czy Impact zrobi drony, czy Zerlingi. Bo jak zrobi Lingi, to może Solar słono zapłacić za te próby karakanowe. Tak, to będzie, to jest atak wszystko albo nic ze strony Solara na 31 dronach. Ależ tutaj zainspirował mnie, żeby może czegoś podobnego spróbować Solar. Na jednym gazie to wszystko grane. No okej, może spróbujemy czegoś takiego. No i przekonajmy się, która koncepcja jest słuszniejsza, która jest lepsza. Aha, on robi 6 karakanów, ale jednak dronuje też. Czyli to jest chyba jakaś lekka presja. Oj, tutaj duży błąd. Głowa zostanie stracona. Nie no, dalej jednak robił kilka dronek, ale jednak robi roacha? Mega dziko Solar zagrywa. No może to są defensywne roacha, ale i tak jakieś to się wydaje wszystko nietypowe dla mnie. Okej, już się broni Impact. Gra też swojego Roach Warren.
No, w tym miejscu. Ojojojojoj, no teraz fatalnie Solar. 6 dron straconych. To są duże straty, zwłaszcza na tym etapie gry. No i Impact też oczywiście odkłada swoje larwy, swoje pieniądze na to, żeby zagrać za chwilę karakany. No jest szansa, że rywal go skontratakuje tym, co ma i tego chciałby uniknąć. Ale rywal, czyli Solar, sprytnie już przechodzi w robienie ekonomii, no bo musi nadgonić te straty od Banningów. To są bardzo trudne wbrew pozorom szachy, jakie wykonują zawodnicy, czy zrobić armię, czy zrobić drony. No to jest ciężka decyzja zawsze z Ergiem. I to też zależy się od tego, czy prowadzisz, czy nie prowadzisz, czy sytuacja jest wyrównana. Trzeba czasami zaryzykować i zrobić na przykład właśnie dużo dronek. No chyba, że czujemy się pewnie, no to wtedy co chwilę trochę armii, trochę dron, trochę armii, trochę dron i tak dalej, i tak dalej. Ale gdyby rywal na przykład robił same drony, a my byśmy go nie zaatakowali, nie zmniejszyli tej różnicy ekonomicznej, to wtedy jesteśmy w plecy. I to jest cały problem. A z kolei jak znowu za dużo zadronujemy, a rywal akurat się zdecydujesz wcześniej zaatakować na mniejszej ilości dronek, no to przegrywamy. Tak. No, CVZ jest trudne. Wiem, że progamerzy też narzekali trochę na ten matchup, że jest to no, mimo wszystko dość przypadkowe, ale mam wrażenie, że się sporo pozmieniało od tego czasu. Umiejętności wzrosły. No i sprawa już się przedstawia zdecydowanie inaczej. Jak widzicie, Impact od dłuższej chwili robił armię, ma on no faktycznie ją troszeczkę większą, ale różnica w jednostkach zbierających wynosi chyba teraz 14, jeżeli się nie mylę, na korzyść Solara. Jeszcze 3 kolejne robi drony, więc no jeżeli Impact teraz nie wygra, no to przegrywa mapę. No i to może być jeden właśnie z tych scenariuszy, bardzo nieprzyjemnych dla progamerów. No więcej ma karakanów, gołym okiem widać Impact, ogólnie na mapie Solar ma ich tyle samo. O, i teraz już przegrupowanie. No nie no, chyba Solar jest po prostu odrobinkę lepszy, ale to jeszcze nie przesądzałbym tego ataku. Tu jeszcze może się sporo zmienić, plus jeden też niebawem będzie zakończony u Solara, ale ta bitwa będzie jeszcze rozgrywana bez bardzo istotnego dla niego ulepszenia, zwłaszcza, że zdarmigi Impacta dobiegają. O, Impact chyba znalazł sposób. Chyba się przebije. Bardzo ładne takie niewielkie ruchy. O, ale za chwileczkę ta plus jeden zakończona, jeszcze dużo zerlingów żyje, więc może nie jest tak źle. Nie no, przedronował chyba Solar. No właśnie, to jest ta olbrzymia i trudna sztuka. Nie zrobić za dużo jednostek zbierających. No i tutaj 5 dronek, 6 dronek, już drony padają, no broni się Solar. Królowa padnie, trochę przeabsorbowała obrażeń, także spełniła swoją rolę. No ale są posiłki od Impacta. No i to będzie miazga. No już nie widzę szans. Idzie pewnie po zwycięstwo Impact, także no doprowadzi do wyrównania. Gdyby zrobił na przykład 10 dron mniej Solar, to myślę, żeby się nie dość, że obronił, no to właśnie jeszcze miał przewagę po tym nieciekawym początku. No a tak. Szczęśliwie zakończyło się to dla Impacta. I cyk, 1-1. No i to jest ta ogromna sztuka, żeby dotrwać do późnej fazy rozgrywki, gdzie najbardziej umiejętności decydują. Po prostu nie miał aż tak dużo dobrego zwiadu Solar. No i cyk, trzeci set, trzecia mapa, Blue Shift. Jak widzicie, Solar w bluzie Infinity. Mam wrażenie, że niedawno się tam zainstalował. Tak, to była końcówka sierpnia, 31 sierpnia. Także w Infinity Gaming jest w zasadzie no, drugi miesiąc, można by powiedzieć. No dobra, pierwszy miesiąc. Za chwilę będzie cały miesiąc w Infinity Gaming, także szczęśliwie znalazł sobie drużynę. Titan EX1 Impact. Natomiast Impact, jak mogliście przed sekundką usłyszeć, w drużynie Titan EX1. Dolny numer wrogu. Infinity Gaming. Solar. Traktor Spawning Pool. Teraz wczesny atak Solara.
pewnie rozjuszony tymi taktykami Impacta, że to Impact czaruje, że to Impact inicjuje wszystko. Teraz czas na niego. I'm right here with you, Gumiho Solar. No tak, Gumiho już nie ma opcji dostania się na Mistrzostwa Świata. On nie gra w super turnieju. Był jeszcze na 8 pozycji na początku, ale po ostatnim pojedynku przegonił go SOS w punktacji. No i Gumiho już nie ma, także został z transparentu wykreślony. Teraz dopinguje Solara. Osoba na widowni w studio GSL. No w sumie Afrika TV Studio bardziej. Ale w turnieju GSL, czy tam GSL Super Tournament, jak to woli, w przypadku akurat tego wydarzenia. No i teraz moment, żeby Solar się wykazał. Impact chyba tak, no na takiej krótkiej mapie już tak nie rumakuje, już nie gra trzeciej bazy bardzo szybko, tylko standardowe otwarcie. Idealnie tutaj jest wszystko wymierzone tak, że te zerglingi nie były zauważone przez Overlorda Impacta, także on jeszcze nie wie. Ale za chwilę zobaczy stopień ukończenia się ekspansji Solara i już będzie wiedział akurat, co jest grane. Znaczy tak, co bardzo konkretnie jest grane, nie wie, ale wie, że jest spawnik pool najpierw zagrane, więc musi uważać i budować wczesną defensywę. No bo są różne odmiany tych wczesnych ataków. Natomiast tutaj, no już widzi, że coś przybiegło ewidentnie. Ewakuacja dronek. Paczerka póki co niezagrożona. Co ciekawe, Impact zagrał bardzo szybko Evolution Chamber i robi pancerz. Co zauważy Solar? To widział już teraz Solar. O, i teraz jest intrygująco. Czy Solar, jeżeli by zrobił teraz Maslinga, to by nie wygrał? Mega ciekawe. No to chyba się... O, przekonamy się, kolego! Ja to widzę więcej zerlingów od Solara. Na pasku produkcji odkłada te jednostki, więc no chyba chce uderzyć w to okienko czasowe, w którym Impact jeszcze nie będzie mieć plus jeden do pancerza na swoich zerlingach. No a on tych zerlingów będzie mieć oczywiście bardzo, bardzo dużo. Impact dronuje, Impact nieświadomy. No i się zaczyna. No nie, no Impact, no co on może zrobić? Tylko stanąć na rampie królowymi. Te drony, część wycofana do głównej bazy, część tu jeździ. No nie, no Impact, nie w ten sposób. Także Hatchera atakowana. No i co teraz może biedny Impact zrobić? Znowu. Nie idzie to zupełnie. No, anulował nawet to ulepszenie do pancerza i teraz broni się z dronami. Nie, no to już nie ma szans. Nie ma, znaczy on się może jakoś tutaj pobroni faktycznie, ale no nie. Nie zbiera teraz pieniędzy, więc więcej zerlingów przysyła Solar. On chyba tylko już musi tymi zerlingami atakować i wszystko powinno być ok. No nie zapominając oczywiście o injektowaniu królowymi haczerek, ale no ktoś tak dobry jak Solar na pewno o tym pamięta. No i cyk, tu atak, tam atak, no już. A jak tu się w dwóch miejscach teraz bronić, kiedy po prostu więcej ma Solar? To trochę tak jak z włosami. Im jest ich mniej, tym ciężej je rozczesać. Tak samo z armią StarCraftową. Ciężej jest ją rozstawić. Im mniej je mamy, tym trudniej. No i teraz Impact nie podołał. Im mniej armii, tym ciężej rozstawić. No i nie poszło. 2 do 1 dla Solara. No, dwie proste mapy, jedna trochę bardziej skomplikowana. I cyk. Walczy Solar o swój udział na Mistrzostwach Świata. Ale nawet jeżeli tutaj wygra, jeszcze nie wejdzie na to premiowane miejsce. Musi zajść dalej w turnieju. O mój Boże, Solar. Znaczy, tutaj mamy oczywiście Impacta w górnym prawym rogu. Znowu te kłopoty z dźwiękiem, że w jednej słuchawce jest zapowiadacz, ale cała reszta jest dobrze. Więc ja tutaj już naprawiam. Infinity Gaming. Solar. W pełnym lewym rogu. No szkoda, że tego nie naprawili. To było chyba przez dwa czy wszystkie sezony GSL-a. Ten kłopot z tym dźwiękiem, że rzeczy, które zostały nagrane, typu zapowiadacz, typu jakieś tam niektóre reklamy, tylko słyszalne są w lewej słuchawce. No, ale zdarza się. No i ciekawy scenariusz, bo mamy Solara, który zagrał tak zwanego 12 pula, czyli najszybszy możliwy spawnik pool, najszybsze możliwe zerglingi. Natomiast Impact zaczął też bardzo sprytnie od spawnik pula. Wydaje mi się, że Impact dobrze przeczytał zamiary rywala. No i to może by... Uuuu, let's go! Ale to chyba jest ślepa kontra. O mój Boże, co się dzieje? Solar
w meczu o wszystko wysyła swoje drony, będzie grać spinecrawlery u rywala. Oho, no Impact widzi, co się dzieje. Pora anulować ekspansję. No i dwa... Okej, Impact robi już 3 spiny. Akurat teraz zaczął spawning pula Impact i dzięki temu powinien wygrać tę rozgrywkę. No taka ślepa kontra, ale też genialna decyzja Impacta, nie ma mu co tutaj odejmować. Świetnie, świetny Impact. Ale Solar może do samego końca teraz ze względu na to wszystko zaatakuje. No ale nie, no spiny już prawie zakończone. Także bardzo ładna reakcja Impacta. No i tak jak mówiłem, ślepa kontra, synu. 2-2. Wycwanił się umysłem tutaj. Tutaj w zasadzie ciężko mówić o jakiejś grze StarCraftowej. Tutaj była bitwa mózgów. No i odrobinkę sprytniejszy Impact. Solar za moment może odpaść z wyścigu o Blizzcon, jak tak dalej pójdzie. 2-2. Niby lepszy. No ale Impact jest takim troszeczkę czarodziejem, którego na pewno lekceważyć nie ma co. Super Tournament Season 2 Round of 16 Match 3. No, podoba mi się ta perspektywa tych dwóch haczerek. Takie wprowadzenie. To też nie jest takie łatwe produkcyjnie. W dolnym prawym rogu Titan EX1 Impact. To jakiś szał większy na widowni. Może ktoś tam uwierzył, jakaś fanka. W górnym lewym rogu w kolorze niebieskim Infinity Gaming, Solar. No i po raz ostatni spotykają się zergi. Szybka haczerka, normalnie. No Dreamcatcher, także kulturalna mapa, bardzo kulturalna. Ale też na niej można zagrać oczywiście nieprzyjemnie. Impact. Ja widzę tak jak patrzę na te taktyki Impacta, mam wrażenie, że jemu mniej zależy. Bo naprawdę to, co robi teraz, no jest bardzo ryzykowne. Ale z drugiej strony Solar... To jest to pytanie, czy Solar by zaryzykował? I na to pytanie sobie musiał odpowiedzieć Impact. Czy Solar by zaryzykował decydującą mapę, mapę, która może przekreślić jego szanse na Mistrzostwa Świata i zrobić wczesny atak i być może nawet przegrać tak samo jak na czwartej? Okazuje się, że nie. No i genialnie właśnie przewidział to Impact, grając teraz znowu dwie szybkie haczerki przed spawning poolem. No strzał w dziesiątkę, to też jest właśnie, świetnie pokazuje ten geniusz też czasami, no gracza StarCraftowego, jakim musi się nierzadko popisać. Trzeba trochę wczuć się w przeciwnika, w jego całą sytuację taką ogólno-karierową, eventową i tak dalej, i tak dalej. Solar teraz już raczej nie podejmie jakiegoś wybitnego ryzyka. No może spróbować jakiegoś ataku roachowego czy coś podobnego. Może jakaś większa presja z Zerglingów, Bailingów. Ale to raczej nie chce wszystkiego Solar postawić na kompletny przypadek, że albo wejdzie, albo nie wejdzie tej decydującej mapie, no bo na czwartej coś takiego oczywiście widzieliśmy. Także zobaczmy, przekonajmy się. Już oczywiście Impact... A raczej no może okej, z tej strony Solar odkrył, co jest grane. O, i teraz ciekawa rzecz. Ler bardzo szybko zagrany przez Solara. Stawia na technologię, stawia na wydobycie. Ale tylko dwubazowe.
No i chyba mocny dwubazowy atak. Są roucze. Jeszcze mnie zastanawia Nidus, czy nie będzie grany. No opcji jak zwykle multum w StarCraftcie. No, chyba, że to jest fake z tym plus jeden, a tak naprawdę zagram mutaliski. Wszystko jest możliwe. Ale mutaliski w takim scenariuszu, no ja nie wiem, czy to jest taka rozsądna opcja, ale no już zobaczmy. Tak, jednak prawdopodobnie będą to roucze, no bo już je gra, jest robione też do nich ulepszenie. Czasami te ulepszenia na froncie w barykadzie są grane tylko po to, żeby zwiadowca przeciwnika zauważył, że budynki się poruszają, co oznacza, że właśnie no coś jest tam opracowywane, a tak naprawdę gramy na przykład mutaliski. No to takie dość wysokopoziomowe fejki. Tym razem Solar stawia wszystko na jeden zdecydowany atak na 31 dronach. Wszystko albo nic. Mocne zagranie, pewne zagranie. Albo wejdzie, albo nie wejdzie. No i tego typu atak już jest bardziej właśnie taki prawdopodobny. Jak widzicie, Impact ma już 20 jednostek zbierających więcej, ale on akurat armii nie robił. Co więcej, Impact nie ma jeszcze nawet Roach Warren, a za chwilę będzie atakowany. Widzi teraz Karakana, Impact, i to jest dla niego decydujący moment. Moment ostateczny, żeby niszczyć skały, żeby grać Karakany. On nie niszczy tych skałek zupełnie. Świetnie, bezbłędnie. Natomiast pytanie, kto się okaże lepszy? Czy wystarczy czasu Impactowi? Czy zniszczy te skałki, chociaż jedne, żeby zatrzymać pochód swego rywala? Ależ fantastyczny dywan! Jeszcze zrobił z Overlordów Solar, z biomasy. No próbuje zniszczyć skałki, ale kochany, no gdzie teraz? No teraz też za późno. Tutaj jedne i drugie powinien zniszczyć. No nie, no miazga, Solar. Zdecydował się na bardzo nieprzyjemny atak dla Impacta. No i wszystko wskazuje na to, że to się uda. To już się wszystko zrolowało. Jeszcze transfuzja chyba poleciała z tego, co widziałem. Królowe też pomogą. No i pięknie rozgrywa to Solar, aczkolwiek Impact oczywiście nie odpuszcza. Kto wie, może jeszcze oszuka przeznaczenie. Może jeszcze zrobi kilka karakanów, może wyciągnie drony. Są spinecrawlery, ale akurat nie w to miejsce pewnie będzie atakować Solar. Trzy queeny, co ciekawe wszystkie zabrał do tego ataku. Chwileczkę, czyżby Impact jednak miał się obronić? Czy Dream Solara zostanie zaprzepaszczony? Jezuniu, jeszcze te drony są spajny. Oj, kłopoty, panie Solar, mam wrażenie. Trzeba tego spajna zniszczyć, to on robi teraz największe obrażenia. Rzuca się na niego Solar, cały czas jest bardzo blisko, ale wygląda na to, że chyba się przebił. Cały czas karakanuje, jak tylko potrafi Solar. Jednak wyliczył, wymierzył z ekierką przy monitorze. No i pięknie, udało się. GG, ledwo bo ledwo. Solar. No jestem pod wrażeniem. Bo to już tak przez moment wyglądało, że a może jednak się nie uda. No i Impact, nie wiem czy specjalnie przejęty, wygrywa 444 dolary za ten turniej. No dostał się do niego, ale odpada już na pierwszym etapie w Round of 16. Pół miliona koreańskich wonów na jego konto. Ciekawy pojedynek, powiem wam, taki trochę pojedynek pokazujący nam nieco więcej tych samych koncepcji podejścia do pojedynku, do tego jakie zagranie w ogóle wybrać. Trochę może ma, no szkoda, że nie było jakiejś takiej dłuższej jednej gry, która by nam pokazała, kto jest właśnie no lepszy w dłuższej grze. Jakieś tam Vipery, Lurkery, rajdy roachowe, zakopane roacze, takie rzeczy, no też myślę, że byłoby fajnie pooglądać, no ale nie tym razem. Myślę, że to by było na tyle. Dziękuję, że oglądaliście to na YouTubie. Myślę, że daje mi to trochę do myślenia, jeżeli chodzi o ZVZ. Może coś zastosuję z tych zagrywek. Tymczasem dziękuję za oglądanie. Polecam suba, lajka, komentarz na YouTubie. Dzwonek też mile widziany. Koło subskrypcji. No i cześć.